Stadiony.net prezentują. Stadiony Ligi Mistrzów UEFA sezon 2024-2025. W tegorocznej Lidze Mistrzów wyjątkowo zabraknie polskich drużyn. Mimo że po finale w Bawarii poleje się typowo piwo zamiast ducha puszczy, to warto przyjrzeć się stadionom drużyn Champions League, która zainauguruje w nowym formacie. Obiekty najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek piłkarskich na świecie przedstawimy od najmniejszego do największego. Jak się okazuje, nie wszyscy zagrają na stadionach, na których występują na co dzień. Rok temu raczej nikt nie spodziewał się Girony w Lidze Mistrzów. Mimo że większe stadiony niż ten w Katalonii nie zostały dopuszczone, to Girona zagra w tych rozgrywkach u siebie. Piłkarze nie chcieli bowiem grać na Montjuic. Stadionowej zagwozdki nie miała Sparta Praga, która w Champions League zagra na swoim obiekcie mieszczącym 18 tysięcy kibiców. Obiekt w tej lokalizacji istniał już w 1917 roku. Obecnie jest jednym z głównych obiektów sportowych w kraju. Jednym z klubów, który nie zagra na własnym stadionie, jest Stade Brestois-Vantneuf. Zastępczy stadion znajduje się w jednym z najmniejszych miast tegorocznej Ligi Mistrzów. Pojemność wynosi 18 tysięcy miejsc, co jest imponującym wynikiem dla miasta o populacji poniżej 8 tysięcy. AS Monaco, czyli podopieczni Adolfa Hattera, występują na nieznacznie większym, lecz nietuzinkowym stadionie. Stade Louis II jako jedyny obiekt na świecie może pomieścić 2/3 ludności swojego kraju. W latach 1998-2012 gościł mecze o Superpuchar Europy. Slovan Bratysława również nie może pochwalić się dużym stadionem, choć wygląda on fantastycznie. W 1939 roku wybudowano tu Tehelne Pole, czyli po prostu Tehelko, na którym swoje mecze rozgrywała reprezentacja Czechosłowacji. Jednym ze stadionów, na którym w ostatnim czasie prowadzono pracę, jest Gewiss Stadium. W 2019 roku rozpoczęła się przebudowa, której głównym założeniem była likwidacja łuków za bramkami oraz zastąpienie ich nowymi trybunami. Włochy mają coś wspólnego z Chorwacją. Stare stadiony. Stadion Maksimir, na którym gra Dinamo Zagrzeb, został otwarty ponad 100 lat temu. Może nadszedł czas na stadionową rewolucję w Chorwacji? Na moment przenosimy się do Belgii. Jan Breydel Stadion to dom Club Brugge oraz Cercle Brugge. Jednak to pierwszy z klubów zapełnia trybuny. W Lidze Mistrzów ta sztuka również zapewne się uda. Obiekt jest najbardziej znany z Euro 2000. Kolejnym klubem, który nie usłyszy The Champions na własnym stadionie, jest Sturm Graz. Austriacki zespół wystąpi na prawie 2 razy większym od swojego obiekcie w Klagenfurcie. Miasto na tym skorzysta, a każdy mecz wygeneruje około 2 milionów euro. Nie żegnamy się jeszcze z Austrią, bo do Ligi Mistrzów awansował również Red Bull Salzburg. Stadion tej ekipy jest bardziej pojemny od obiektu w Klagenfurcie o niecałe 200 miejsc. Być może nie spodziewaliście się w tym miejscu Bayeru Leverkusen, ale aptekarze nie mają wielkiego stadionu. Nie jest on też specjalnie gościnny dla przyjezdnych, jako że zazwyczaj nie wracają oni z podniesioną głową. Za to dla własnych kibiców oprócz biletów aptekarze mogliby rozdawać tabletki na uspokojenie, biorąc pod uwagę gole w ostatnich akcjach. Większy stadion od Bayeru ma chociażby zespół Young Boys Berno, który awansował do Ligi Mistrzów po playoffach, eliminując Galatasaray. Obecny obiekt został zbudowany na terenie dawnego Stadion Wangdorf, który był gospodarzem finału Mistrzostw Świata w 1954 roku. W Lidze Mistrzów nie zabraknie też jednego z największych stadionów w Holandii. PSV gra na obiekcie, który zainaugurował ponad 110 lat temu. Rekord frekwencji padł przy okazji przyjazdu Manchester United. Tym razem czerwone diabły w Eindhoven na pewno się nie pojawią. Nasz następny przystanek jest szczególny. Bologna ostatnio grała w odpowiedniku Ligi Mistrzów w sezonie 1964-65. Charakterystyczna wieża z czerwonej cegły, która jest znakiem rozpoznawczym stadionu już od 97 lat, ujrzy więc z powrotem największe piłkarskie gwiazdy. Niewątpliwie nowocześniejszym stadionem, co wyróżnia go na mapie Włoch, jest Allianz Stadium, na którym gra Juventus.
Obiekt jest bohaterem rzadkiego scenariusza, w którym większy stadion jest zburzony, a zamiast niego powstaje mniejszy. Na jego inaugurację Juve zagrało, nie zgadlibyście, z Notts County. Skoro zahaczyliśmy o Anglię, zostańmy tam na chwilę. Jedną z najbardziej zaskakujących drużyn jest Aston Villa, prowadzone przez Unaia Emery'ego, który we wtorkowe i środowe wieczory będzie mógł powiedzieć good evening. Klub z Birmingham ostatnio w odpowiedniku Champions League wystąpił w sezonie 1982-83. Villa Park powstał za to jeszcze w XIX wieku. Tak bogatej historii nie ma z pewnością RB Lipsk, choć ich stadion owszem. Niegdyś Centralstadion mieścił 100 tysięcy osób, a po przebudowie na Mundial 2006 okazało się, że z obiektem nie ma co zrobić. Na szczęście dla miasta utworzony został klub RB Lipsk, który od 2010 roku korzysta z areny, która niewątpliwie dodaje drużynie skrzydeł. Z Niemiec nie mamy daleko do Beneluxu, gdzie znajduje się przełomowy stadion. Konstrukcja De Kuip, gdzie gra Feyenoord, była wzorem dla Camp Nou. Mimo modernizacji obiekt zachował swój kształt. Na De Kuip odbyło się aż 10 finałów europejskich pucharów. Jesteśmy w połowie wszystkich stadionów, na jakich zobaczymy tegoroczną Ligę Mistrzów. Przed nami więc największe obiekty. Zanim przejdziemy dalej, możesz polubić materiał i zasubskrybować nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Nieznacznie większym obiektem jest Parc des Princes. Sytuacja stadionowa hegemona Ligi Francuskiej jest niejasna. Lecz jeszcze w tym sezonie rewolucji nie będzie. Nie będzie też rekordu frekwencji, bo ten przewyższa o kilka tysięcy obecną pojemność. Czy PSG w końcu wygra Ligę Mistrzów? Jak na razie kroczyli ku temu żółwim tempem. Ostatnim stadionem na liście, który ma mniej niż 50 tysięcy pojemności, jest obiekt na Montjuïc w Barcelonie. Blaugrana zapowiada, że w trakcie tego sezonu wróci na Camp Nou, lecz w Lidze Mistrzów legendarnej areny nie zobaczymy. Jeśli mielibyśmy oceniać stadiony nie według ich pojemności, ten obiekt w Lille również uplasowałby się wysoko. Arena była wykorzystywana zarówno podczas Igrzysk Olimpijskich, jak i Euro 2016. Jest to stosunkowo nowy stadion. Został zainaugurowany w 2012 roku. Miastem, gdzie znajduje się nie jeden wielki stadion, jest Lizbona. Miejscowy Sporting zagra w Lidze Mistrzów na swoim Estadio José Abalade. W 2004 roku odbyło się tu 5 spotkań Euro, a niespełna rok później miejscowy Sporting, właściciel areny, zmierzył się w finale Pucharu UEFA z moskiewskim CSKA. Przenosimy się na historyczny stadion Schwene Zvezdy. Jeszcze zanim został ukończony, przychodziły tu tłumy. Ze względu na ogromną widownię, we wczesnych latach obiekt nosił przydomek Maracana. Nieco większym obiektem od tego w stolicy Portugalii jest Etihad, gdzie gra rzecz jasna Manchester City. Stadion jest obecnie w trakcie rozbudowy. Dzięki temu Etihad jeszcze bardziej będzie się wyróżniał na tle wysłużonych brytyjskich stadionów. Do takich zalicza się niewątpliwie Celtic Park. Stadion jest uznawany za jeden z ulubionych Leo Messiego. Miałem szczęście grać na kilku wspaniałych stadionach w Europie z Barceloną, ale żaden nie może się równać z Celticiem, powiedział. Argentyńczyk ma też koszulkę Celticu. Omawialiśmy już kilka niespodziewanych klubów, a do nich możemy dodać Stuttgart. Klub ostatni raz grał w Lidze Mistrzów w sezonie 2009-2010. Drużyna dotarła wtedy do 1/8 finału, gdzie zmierzyła się z FC Barceloną. Do Champions League na dobre wrócił za to Arsenal. Kolejny sezon najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych kanonierzy ugoszczą oczywiście na Emirates. Josh Kroenke, członek zarządu Arsenalu, ujawnił, że klub prowadził wewnętrzne rozmowy na temat renowacji Emirates Stadium. Tylko trochę większym stadionem jest Anfield, które po przebudowie zyskało kilka tysięcy nowych miejsc. Prace trwały aż 9 lat, w trakcie których Liverpool występował przy Anfield Road. Klubowy obiekt jest największym angielskim stadionem w tych rozgrywkach. Z Anglii przenosimy się na drugoligowy obiekt w Niemczech. Na stadionie Schalke swoje domowe mecze Ligi Mistrzów rozegra Shakhtar Donieck. Veltins Arena jeszcze nie tak dawno gościła Champions League dzięki postawie drużyny z Gelsenkirchen. Największym stadionem w Portugalii, na którym usłyszymy The Champions, jest Estádio da Luz. Jego potoczna nazwa pochodzi od dzielnicy, w którym się znajduje.
W 2007 roku na tym obiekcie ogłoszono wybór 7 nowych cudów świata, a na 2014 zaplanowano tu finał Ligi Mistrzów. Taki odbył się również w Madrycie na Metropolitano. Na obiekcie Mistrzostw Świata 2030 według nowego przepisu na pewno nie zapalimy papierosów, a dla gapiowskich przygotowano paczkomaty InPost, żeby można było szybciej odesłać je do domu. Arenę wyróżnia ogromny dach i gorąca atmosfera. Dobrze się składa, że jesteśmy przy stadionach finałów Ligi Mistrzów, bo następny obiekt na liście to Allianz Arena. To tutaj zostanie w tym sezonie wyłoniony zdobywca trofeum. Według wielu stadion Bayernu jest najlepszym na świecie. Wyjątkowości dodaje mu okrycie stworzone z 2784 rombowych poduszek powietrznych, tworzących elewację oraz dach. Barierę 75 tysięcy miejsc przekracza również San Siro, na którym w tegorocznej Lidze Mistrzów zagrają dwie drużyny, Inter oraz Milan. Oba kluby przygotowują się do zaprojektowania i zbudowania własnych stadionów, ale sprawa jest skomplikowana. Cieszymy się więc, póki możemy oglądać San Siro na największej scenie. Drugim największym obiektem Champions League jest Santiago Bernabeu, synonim Ligi Mistrzów. Dominator tych rozgrywek przejął również rynek stadionowy. Obiekt ten to najmłodsze dziecko Florentino Pereza, które przynosi ogromne zyski dzięki kilku działalnościom. Czy Bernabeu będziemy oglądać aż do półfinału? Tytuł największego stadionu Ligi Mistrzów przypada Signal Iduna Park. Obiekt znany z fantastycznej atmosfery był już świadkiem Mundialu czy Euro, a Liga Mistrzów kojarzy się w Dortmundzie z rozbiciem Realu 4-1. Dzięki zwartej bryle i świetnej widoczności stadion bywa uznawany za jeden z najlepszych na świecie do oglądania meczów piłkarskich. Za nami już 35 stadionów Champions League. Na który z nich planujesz być w tym sezonie? Napisz w komentarzu, a na nas już czas. Wkrótce pojawią się jednak kolejne materiały, więc bądźcie czujni. Do zobaczenia!